Dzień dobry Państwu. Możemy zaczynać. Witam bardzo serdecznie z Centrum Sztuki WRO oraz w Centrum Sztuki WRO. Kłaniamy się wszystkim oglądającym nasz stream z dzisiejszego spotkania oraz ukłony dla publiczności zgromadzonej tutaj z nami, więc spotkanie dzisiejsze realizujemy hybrydowo. Witamy w Centrum Sztuki WRO w przestrzeni wystawy Abalietas, czyli kolejnej ekspozycji otwartej w zeszły piątek w ramach programu 19. Biennale Sztuki Mediów WRO 2021 Reverso. Biennale rozpoczęte w maju i trwające do końca bieżącego roku wyznaczają kolejne hasła, kolejne tematy, kolejne hasztagi. Aktualny to miasto oraz klimat. Te dwa właśnie hasła skłoniły nas jakiś czas temu, parę tygodni temu, do zastanowienia się nad możliwą kontynuacją stałej współpracy z Instytutem Kulturoznawstwa, a asumptem do tego dzisiejszego spotkania pod hasłem, pod tytułem Ekologię Regeneracji, co po antropocenie, było zawiązanie przez obecnych tutaj Magdalenę Zamorską i Jacka Małczyńskiego specjalności pod nazwą Ekologię Kultury. Witamy więc naszych znakomitych gości, bo do dzisiejszej rozmowy zaprosiliśmy również Monikę Rogowską-Stangret i Andrzeja Marca. Witajcie. A punktem wyjścia do rozmowy będą dwie prace wideo z programu Biennale, prace, które będzie można oglądać w nadchodzących programach już w lipcu. Pierwszą z nich, czyli Ruins in Reverse w programie #8 lipca, zapraszamy. Natomiast drugą z prac, czyli Weatherprint, zobaczymy w programie #klimat 22 lipca. Te wszystkie konteksty stanowić będą świetne tło dla dzisiejszego spotkania, natomiast ja już oddam w tej chwili mikrofon i głos naszym uczestnikom. Zapraszamy wszystkich obecnych przed ekranami, zapraszamy też do zadawania haseł, pytań. Je będzie można komentować czy dyskutować w trakcie dyskusji bądź po jej zakończeniu. Zapraszamy. Dzień dobry. Dziękujemy bardzo za zaproszenie do zorganizowania tego spotkania. My bardzo chętnie wracamy do Centrum Sztuki WRO. Mówię my, myśląc o Laboratorium Humanistyki Współczesnej, bo przypominam sobie sesję na temat teorii aktora sieci Bruno Latoura, która miała miejsce dokładnie w tym samym miejscu. Powracam również myślami do wizyty Dipesza Chakrabartiego, którego również gościliśmy we współpracy z Centrum Sztuki WRO w 2016 roku. I wracając myślami do tych poprzednich spotkań, uświadomiłem sobie, że wracamy tutaj zazwyczaj, aby rozmawiać o podobnych kwestiach, czyli nieustannie dyskutujemy o antropocenie, o ekologii, o zmianach klimatycznych i nie inaczej będzie tym razem. I te powroty, one zawsze są dla nas o tyle ciekawe, że pokazują, w jaki sposób z jednej strony humanistyka współczesna, a z drugiej strony sztuka współczesna reagują na te same problemy. Natomiast Magda wytłumaczy się jeszcze z tytułu naszego spotkania. Dzień dobry, witam wszystkich, witam gościnię i gościa. Bardzo się cieszę, że udało się fizycznie was tutaj mieć we Wrocławiu. Właśnie, a propos tytułu. Wydaje mi się, że w ogóle hasło, które tutaj mamy w tytule regeneracja, to jest takie słowo, które ostatnio bezustannie gdzieś krąży, wiruje. Ja przyznam się, skąd ono nam się tutaj wzięło, a głównie mi skąd się wzięło. Bardzo dużo rozmawiałam ostatnimi czasy też z Kasią Roy, która jest kuratorką wystawy o tytule Pole Regeneracji, o czym jeszcze, gdy tworzyliśmy ten tytuł,
nie wiedzieliśmy, więc wydaje mi się, że gdzieś faktycznie załapałam się troszkę słuchając tego na to sformułowanie, a następnie okazało się, że to słowo regeneracja faktycznie w zestawieniu z różnymi innymi ważnymi terminami związanymi z taką potrzebą właśnie wyjścia poza antropocen, z potrzebą afirmacji, z potrzebą troski, z potrzebą wejścia w przestrzeń jakby już myślenia o tym, jak możemy praktycznie przewalczyć antropocen, jak sytuacja antropocenowa sama się może przewalczyć, a nie tylko zostawać na poziomie czy na etapie analiz, krytyki, straszenia się, tak, bania się i jakby takiego silnego, afektywnego, negatywnego pobudzenia, można powiedzieć. A zatem myślę, że ta regeneracja faktycznie jest tym terminem, który nam jest potrzebny i też nie użyliśmy na przykład terminu, nie wiem, naprawa, bo naprawa jakby zawsze kojarzy się z jakimś konkretnym działaniem czyimś, ktoś może przyjść i naprawić, tak, natomiast regeneracja jakby odbywa się, jest jakimś procesem bardziej oddolnym, kojarzy nam się z jakąś takim właśnie samonaprawą, samoregeneracją, więc myślę, że jakby w tym polu terminów, które jakby faktycznie na tym jakby drugim etapie myślenia o antropoceniczności świata, w którym żyjemy, będziemy się tutaj też z Moniką i z Andrzejem poruszać i też z artystami, artystkami, których filmy, których prace są tutaj właśnie powodem czy pretekstem dla naszego spotkania. I tutaj też ważnym pretekstem i powodem naszego spotkania jest to, że Monika oraz Andrzej są autorem książek, które właśnie świetnie wyglądają ich okładki razem. Nawet nie widzieliśmy, kiedy was tutaj zapraszaliśmy, że to będzie miało taki wymiar. I to nie jest tak, że tutaj to są kolorowe okładki, które my tutaj w bieli i czerni pokazujemy. To są faktycznie tak się one prezentują. W każdym razie Andrzej już opublikował swoją pracę, natomiast Moniki praca ukaże się we wrześniu, jesienią. Więc myślę, że ponieważ też jest możliwość zapoznania się z przemyśleniami Moniki, które jakby nie są jeszcze dostępne w książce, ale na przykład pojawiają się w postaci jakby krótszych przemyśleń, rozdziałów, na przykład w takiej pozycji bardzo ciekawej, którą też wszystkim polecam, od razu Zoopolis. Więc myślę, że faktycznie Twoja tematyka, którą się tutaj zajmujesz, już się przejawiała, też pojawiała w innych kontekstach. Tutaj nie widać akurat na okładce pod tytułu, ale to, co nas tutaj bardzo interesuje, to jest jakby twoje też zastanawianie się nad tym, jak można pomyśleć, jak można przepraktykować etykę postantropocentryczną, tak? Więc to jest też ten temat, który nas tutaj będzie bardzo w tym kontekście interesował. Tak, ja myślę, że może parę słów na temat tego, jak będzie wyglądać nasze spotkanie. Tak jak Krzysztof powiedział, zapowiadając nas, pretekstem do tej dyskusji są dwie prace, które znalazły się w programie tegorocznego Biennale. Podobnie jak tym drugim pretekstem są te dwie książki, których okładki Państwo widzą. Chcielibyśmy na początek pokazać krótki fragment każdej z tych prac, ponieważ one są w programie Biennale, ale z tego co wiemy, nie były do tej pory jeszcze prezentowane i kiedy dostaliśmy ten zestaw prac od zespołu WRO do wyboru, ważne było dla nas to, aby wybrać te prace, które jeszcze przy różnych okazjach, jakie już były, do tej pory nie były analizowane, nie były interpretowane. Rozpoczniemy od pracy Ruins in Reverse, pracy, której autorką jest artystka ukraińsko-austriackiego pochodzenia, Olena Newkryta, więc teraz proponowałbym, abyśmy przełączyli się na chwilę i obejrzeli krótki fragment właśnie tej pracy.
тут щодня витоптуються кола. В селі на півдні України залишки інфраструктури створюють рутину щоденних прогулянок. У степному пейзажі, навколо вихолощеної архітектури. Я запитую себе, чому п'ятиповерхова будівля так недоладу стоїть серед сільських полів? Її вже здалеку видно. Вона притягує до себе погляди. Її руйнівна присутність свідчить про рани. Вона розказує історії про рух та спустошення. Вона створює образи майбутніх конструкцій. Як реліквія, вона нагадує час, коли цей будинок побудували та заселили. Як руїна, вона позначає простір для трансформацій. Як ресурс, вона несе у собі нескінченні можливості для майбутнього. Кожною розбитою цеглою колишній план поверху деформується і створює таким чином нову форму. З кожною цеглою твердження перетворюється на запитання. Я запитую себе, коли ці вбудовані слова втратили своє значення? І яке майбутнє уявляли в минулому? І яке майбутнє може виникнути з минулого. To jest pierwsza praca, którą wybraliśmy, pierwsza praca, która chcielibyśmy, aby stała się dla nas pretekstem do dyskusji. Natomiast pierwsze pytanie ma charakter, powiedziałbym, terminologiczny i przyszło mi ono do głowy po lekturze książki Andrzeja, ale też wprowadzenia do książki Moniki, ponieważ Magda tłumaczyła się już z tych tytułowych regeneracji, natomiast drugim słowem kluczem, które pojawia się w tytule naszego spotkania, jest antropocen, czyli pojęcie chyba już nadużywane, takie pojęcie, które bardzo często w różnych kontekstach się pojawia. My nieco przewrotnie pytamy o to, co po antropocenie, mając świadomość tego, że na dobrą sprawę oficjalnie przynajmniej antropocen jeszcze nie nastał, ponieważ Międzynarodowe Towarzystwo Geologiczne wciąż prowadzi w tej sprawie badania. I chciałbym zapytać Was o to, jaki jest Wasz stosunek do tego pojęcia, do antropocenu, ponieważ pojawia się ono i w jednej, i w drugiej pracy. Wiemy, że to pojęcie z różnych pozycji jest krytykowane, z pozycji feministycznej, z pozycji krytyki postkolonialnej, ale mimo to nieustannie to słowo przychodzi nam na myśl i chciałbym zapytać Was właśnie o to, jaki jest Wasz stosunek do tego pojęcia. Czy uważacie, że to pojęcie ma jeszcze jakąkolwiek wartość eksplanacyjną, czy zostało już tak bardzo zużyte, że właściwie więcej zaciemnia niż odsłania? Monika? Słychać mnie? Dobrze. Ja jestem przywiązana do tego pojęcia, mimo tych krytyk, o których powiedziałeś, i mimo tego, że ono, no mówiąc najprościej, generalizuje człowieka i nie uchwytuje różnych usytuowań człowieka, które akurat z mojej perspektywy badawczej są bardzo ważne.
Natomiast ja ze względu na to, że zajmuję się etyką posthumanistyczną, to stoję na takim stanowisku, że w ogóle posthumanizm przygląda się i renegocjuje, redefiniuje właśnie człowieka, to kim jest człowiek, czy czym jest człowiek. I z tego powodu ja właściwie używam, zaznaczając za każdym razem to bogactwo różnych nazw, które wykształciły się w ramach dyskusji o antropocenie, czy przeciwko antropocenowi, ale cały czas używam tego słowa właśnie antropocen, bo wydaje mi się, że ważną kwestią dla nas teraz jest przemyślenie na nowo człowieka. I może to się wydawać właśnie takie bardzo tradycyjne ujęcie, ale też wydaje mi się po prostu, że jesteśmy w takim momencie, kiedy właściwie możemy robić to samo, tylko że inaczej. To jest też dla mnie takie jedno ze słów kluczy w książce. I dlatego zatrzymałabym się na tym człowieku, nie porzucałabym go, tylko po prostu starała się z tym pojęciem trochę poeksperymentować, pobawić się, przemyśleć, ponegocjować i właśnie pomyśleć antropos inaczej niż dotąd. Ja zgadzam się właśnie z Moniką, że rzeczywiście powinniśmy myśleć o antropos w inny sposób, ale dla mnie to pojęcie antropocenu jest takim pojęciem z jednej strony, które zrobiło dużo dobrego, to znaczy sprawiło, że zainteresowaliśmy się nie ludźmi, że poszerzyliśmy sobie kontekst tego, co można pomyśleć albo o czym można myśleć, natomiast wydaje mi się, że antropocen współcześnie, ja jakby próbuję odejść od tego pojęcia, jest takim pojęciem, które trzyma nas w szachu, ono jest takim katastroficznym pojęciem, dlatego że ono umożliwia myślenie jedynie katastrofy. I tak jak w XX wieku mieliśmy takie myślenie bardzo depresyjne o samotności jednostki ludzkiej, to się pojawia u Becketa, u Heideggera, no to w tym momencie i cały czas był ten taki apokaliptyczny ton w filozofii czy też w naukach humanistycznych, to współcześnie myślimy to samo, ale na poziomie takim jakby gatunkowym albo planetarnym, to znaczy znowu myślimy koniec. I antropocen sprawia, że jedyne, co sobie możemy wyobrazić, to koniec świata, to apokalipsa i ona jest jakby wszędobylska i tych scenariuszy końca świata, wszyscy tu zgromadzeni mamy tysiące, jeśli miałbym zapytać, jak umrzemy, to moglibyśmy się zarzucać jakimiś tutaj przykładami. Umrzemy z powodu powodzi, umrzemy z powodu suszy, umrzemy z głodu, umrzemy z powodu wojen, albo jakaś asteroida nas zabije, albo właśnie koronawirus, albo cokolwiek. W związku z czym antropocen jest takim momentem, który utrzymuje ten moment, koniec świata będzie jutro. I w tym filmie, Ruins in Reverse, wydaje mi się, jest ważne to, że antropocen, przynajmniej ja go tak odczytuję, antropocen będzie tym wielkim gmachem, który jest pusty, który jest gdzieś tam majaczy, natomiast takim zgrabnym momentem filozoficznym, i to się pojawia na przykład u Latoura, który mówi, nigdy nie byliśmy nowocześni, wszyscy filozofowie i filozofki gdzieś z nowoczesnością się bardzo mocno borykały i borykali, jak wyjść z nowoczesności, czy realizować te postulaty nowoczesności. Latour mówi, nigdy nie byliśmy nowocześni, odpuśćmy sobie i zachowujmy się tak, jakby nowoczesność była fikcją albo jakąś złą hipotezą, w związku z czym antropocen utrzymuje ten moment końca świata, który nadejdzie i on nadejdzie jutro albo w przyszłości, w związku z czym również Morton, Timothy Morton, czyli jakby osoba, z którą ja sympatyzuję, również mówi o tym, koniec świata już się wydarzył, czyli żyjemy po końcu świata i ten moment, w którym myślimy o tym, żyjemy już na ruinach, jest momentem pobudzającym naszą wyobraźnię i musimy wtedy coś zrobić, bo koniec świata już się wydarzył. Nowoczesność już jest za nami, w związku z czym musimy pobudzić naszą wyobraźnię. W związku z czym wydaje mi się, że antropocen i jego taka tutaj tragiczna sytuacja jest taka, że ona po prostu niweluje naszą wyobraźnię, niweluje naszą kreatywność. I jeśli byśmy stwierdzili, dobra,
antropocen się skończył, zaczynamy uruchamiać różne inne obrazy, różne inne światy, w których rzeczywiście być może człowiek jakby właśnie, no właśnie, coś się dzieje z człowiekiem, a dla mnie antropocen jakby tutaj konserwuje tego człowieka, który właśnie ciągle jest rozliczany i albo może świat ocalić, zbawić, jest tym zbawicielem, albo jest tym tą postacią demoniczną, która właśnie świat zabija i wszystko dzieje się wokół nas, więc jakby ja mam taką wizję tutaj antropocenu. To ja jeszcze chciałabym może dopowiedzieć, bo się bardzo nie zgadzam z tą wizją i jakoś pobudziłeś mnie w tym sensie do myślenia, że myślę, że być może jest to, dla mnie ja bym powiedziała tak, że to jest pewien koniec człowieka rozumu, ale to jest jednocześnie początek. I po prostu w tym sensie widzę inne drogi właśnie pomiędzy tym człowiekiem jako niszczycielem, a człowiekiem jako, jak powiedziałeś, wymarłym, końcowym... Zbawicielem, tak, okej. Okay. Człowiek jako zbawiciel, człowiek jako niszczyciel, a ja widzę jeszcze taką możliwość zupełnie przepisania tej historii i to dla mnie jest w ogóle bardzo ciekawe, co powiedziałeś o tym budynku, o tych ruinach w filmie, którego fragment przed chwilą widzieliśmy, bo dla mnie jakby ten budynek przez to, co się później wydarza, czyli że on wychodzi na zewnątrz, a jednocześnie świat wchodzi w niego, to właśnie nie jest tylko taką odseparowaną ruiną, która po prostu gdzieś tam więdnie, tylko jest też w pewien sposób nowym początkiem, nowym zaczątkiem. Myślałam o tym właśnie jako pewnego rodzaju takim warsztacie tkackim, jak patrzyłam na ten film, że mamy już taki, powiedzmy, dziurawą tkaninę sparciałą, starą, którą zaczynamy wydobywać pojedyncze nitki, zaczynamy tkać na nowo, tylko zupełnie inaczej teraz i trochę z takim większym, właśnie też myśląc o sobie od razu inaczej, przebudowując samych siebie i jakby w takim też kontekście relacyjności, która dla mnie jest też kluczowa. Zaczynamy czekać, czy uczyć się czekać na odpowiedź, która być może przychodzi właśnie w innym momencie, w innej czasowości, ale przychodzi i zaczyna współbudować ten świat ruin. Więc tak ad vocem. Nawiązaliście już do filmu, który mieliśmy okazję obejrzeć, przynajmniej fragment tego filmu. Ten krajobraz, który widzieliśmy na ekranie, to jest taki krajobraz antropoceniczny, krajobraz skażony działalnością człowieka. Nie wiem, czy znacie taki tekst Anny Laury Stoller o ruinacji, który jest dostępny nawet w języku polskim i był publikowany w Widoku. To jest dość ciekawe tekst, w którym Anna Laura Stoller pisze o tym, że my jesteśmy przyzwyczajeni, zwłaszcza w takim paradygmacie, nazwijmy go romantycznym, do tego, aby myśleć o ruinach jako o pewnym obiekcie, w takim trybie rzeczownikowym, że ruiny są pewnym obiektem, są pewnym miejscem, które odwiedzamy, one mogą stać się dla nas źródłem melancholii, źródłem nostalgii. Natomiast Stoller równocześnie przypomina o tym, że ruina jest nie tylko obiektem, ale jest również pewnym procesem. To w języku angielskim jest lepiej wyraźne i słyszalne, bo to jest właściwie jedno słowo, że ruina to także proces, że ruina to pewna ruinacja i Stoller zachęca do tego, aby za każdym razem, wtedy kiedy patrzymy na ruiny, patrzeć na nią właśnie jako na pewien proces, który jest świadectwem pewnego rozkładu i to na różny sposób. To znaczy z jednej strony ten rozkład dokonuje się w tym wymiarze materialnym, te budynki się rozpadają, ale zazwyczaj te rozpadające się budynki są przejawem, są świadectwem różnego rodzaju procesów o charakterze politycznym, społecznym czy ekologicznym, środowiskowym. Jestem ciekawy, jakiego rodzaju procesy wy widzieliście wtedy, kiedy oglądaliście ten film Ruins in Reverse?
to teraz może ja zacznę. Rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo w ogóle też jest taka książka Curated Decay, która mówi o tym, że właśnie większość takich procesów muzealnych albo procesów, które związane są z pamięcią, polega na konserwacji i konserwowaniu. Czyli jeśli nam się rozkładają jakieś eksponaty, no to wtedy je tracimy po prostu i rzadko, w sztuce współczesnej się to pojawia, ale w sztuce klasycznej no nie chcemy, żeby obrazy zmieniały nam formę, to znaczy jeśli widzę teraz Mona Lizę, no to za 20 lat chcę ją zobaczyć w takim samym stanie i ona jest gdzieś tam, te wszystkie prace są gdzieś właśnie zadbane o to, żeby wilgoć była odpowiednia i chodzi o to, że muzea współcześnie właśnie tworzą taki bezczas, taki moment trwania. No i rzeczywiście można powiedzieć, że wszystko się rozkłada i to jest z jednej strony proces destrukcyjny, ale niesamowicie proces twórczy i gdy ja sobie myślałem o tym filmie, to z jednej strony to, co najciekawsze dzieje się poza granicami centrum, więc mamy tutaj te peryferia, trochę tak jak na jakichś konferencjach czy też na spotkaniach najlepsze rzeczy dzieją się na papierosie albo w kuluarach, tam gdzie funkcjonuje jakiś rozkład bardziej, a nie w tych momentach centralnych, więc jak wychodzimy sobie właśnie z tego centrum poza, na te marginesy, to tam rzeczywiście dzieją się różne rzeczy, no i tam rzeczywiście mam miejsce, żeby zobaczyć kota, żeby zobaczyć tą roślinność, która gdzieś tam przejmuje te procesy twórcze. To, co mi się podobało w tym filmie, to również zestawienie śladów, bo z jednej strony mamy te ślady ludzkie, czyli mamy te właśnie chwała pracy, te napisy propagandowe, z drugiej strony ślady ludzi, którzy gdzieś tam zapisują ściany, ale też mamy bardzo fajną scenę, w której jedna z osób pokazuje jakby kawałek cegły, na której jest odciśnięty pręt żelazny. No i to jest coś, co mnie osobiście fascynuje. To znaczy to, że pręt jest w stanie zostawić pewien ślad, na którym my rzadko jesteśmy wrażliwi. To znaczy najbardziej jesteśmy wrażliwi na te historie ludzkie, czyli oczywiście tą opowieść o jakby sowieckim imperium, z drugiej strony o jakichś ludziach, którzy żyli w tych murach, natomiast rzadziej jesteśmy wrażliwi na takie ślady, które są pozostawiane pomiędzy dwoma przedmiotami. Na te historie właśnie zupełnie poza ludzką kontrolą. I tak jak pojawiają się tam również takie budowle wznoszone przez ludzi, które widzimy z tych cegieł, to tak samo można w ten sposób analizować te konstrukcje z cegieł, które gdzieś tam same się układają i tworzą różne konstelacje właśnie z roślinami albo z innymi przedmiotami. I my najczęściej uważamy, że to są śmieci, to są gruzy, to jest coś po prostu, co nie posiada żadnego sensu. Natomiast dla mnie to jest najciekawsze i trochę w tym filmie one się tam pojawiały, ale jeśli ja chciałbym więcej tego zobaczyć, na przykład tych właśnie ruin, które są paradoksalnie pozbawione ludzkich sensów, ale one tworzą takie fajne sojusze, które my zazwyczaj właśnie pomijamy i mówimy, dobra, to jest bezsensowna kupa gruzu, którą należy wywieźć po prostu i nic z tym nie zrobić, więc tak trochę to widzę. Ja z kolei teraz, jak oglądaliśmy ten fragment, to zatrzymałam się przy tych słowach sława pracy i tam pada takie pytanie o to, kiedy te słowa straciły znaczenie. Ja sobie pomyślałam, że te słowa właśnie nie straciły znaczenia, w tym sensie, że one, że to znaczenie zostało przesunięte, że rzeczywiście ten budynek jest taką ruiną w takim potocznym sensie, może procesem niszczenia tego wizji pewnej człowieka, krajobrazu, ludzkiego ciała w przestrzeni, która została stworzona przez socjalizm, pewnej wizji przyszłości, w której człowiek patrzy jasnym wzrokiem w jasną przyszłość. I ona zaczyna być teraz jakby grzęźnie w tych piaskowych gruntach, tak, bo ten budynek zaczął się osuwać właśnie ze względu na tę powierzchnię, na której został postawiony i zaczyna po prostu być przepisywany na nowo. I te sensy, tutaj Andrzej powiedział o tym ludzkim, nieludzkim, ja to też wyłapałam i też jakby to w tym widzę.
Natomiast też widzę po prostu taką tkającą się, ja cały czas mówię o tym, tej metaforze tkania, ale właśnie taką metaforę tkania nowych sensów. I przyszły mi do głowy takie dwa pojęcia, których trochę sama używam w pracy. Jedno z tych pojęć to jest pojęcie stworzone przez dwie literaturoznawczynie, Serpil Opperman i Serena Lejovino, które piszą o storied matter. Wskazują, próbują z jednej strony powiedzieć o historiach, opowieściach, które się materializują. To jest być może ten bardziej banalny sens tego pojęcia, ale też wskazują na to, że sama materia jest opowiadaniem, tak, na wszystkich poziomach. To, co wyłapałeś o tym drucie, jest bardzo, bardzo celne i ja muszę przyznać, że tego fragmentu nie pamiętam, a z reguły też mnie takie rzeczy biorą, że tak powiem. I właśnie tutaj zaczyna się ten proces, który się nakłada, te cegły zaczynają być świadkami procesów rozpadu i jakby splatania i rozplatania tych różnych sensów. I jakby to mnie bardzo ujęło w tym filmie, bo to jest bardzo wyraźne, że jakby tutaj jest ciągła renegocjacja sensów i nadawania znaczenia. A drugie pojęcie to jest pojęcie transkorporealności, pojęcie, którego używa Stacey Alaimo i ona używa go w takim kontekście pokazywania, że nasze ciała nie są oddzielne od środowiska, że przenikają się, że między tymi dwoma wydawałoby się jednostkami zachodzą bardzo mocne więzi, że w nasze ciała wchodzi środowisko i odwrotnie, nasze ciało wchodzi w środowisko. I tutaj jakby jest coś podobnego, tylko właśnie to budynek zaczyna być tym ciałem w środowisku i znów mamy tą grę wnętrza z zewnętrzem, która jest przepisywana. Mnie też ujęło w tym filmie ta budowla, którą, jeśli dobrze zrozumiałam, to artystka wznosi na końcu, tak? Ona jakby buduje ruiny, ale buduje coś, co z założenia już właśnie pokazuje to otwarcie sensów i tylko czeka na to, co się wydarzy. Jakby jest samo w sobie takim zaproszeniem do tego, żeby te ludzkie, nieludzkie czynniki, sprawstwa, materialności, ciała zaczęły działać i jakby tylko na to czeka. Ten akt budowania, o którym wspomniałaś, on wydaje się być w tym filmie ciekawy i też w tym kontekście zastanawiam się nad tym, czy mimo tego, że zwykle ruiny kojarzą nam się jako takie miejsca zdegenerowane, takie miejsca, w których dokonuje się rozkład, a zarazem bardzo często zamieszkiwane przez ludzi, którzy na skutek różnego rodzaju transformacji społecznych i politycznych znaleźli się właśnie gdzieś na peryferiach, na marginesach systemu. Zastanawiam się, czy jak gdyby patrząc na ten film, nie moglibyśmy pomyśleć o ruinach, nie tyle o miejscu degeneracji, co powracając do tematu naszego spotkania, ale też nawiązując do tytułu tej pracy, pomyśleć o ruinach jako o takim miejscu, w którym dokonuje się właśnie regeneracja, takim miejscu, w którym tworzy się, buduje się coś nowego, które mają jak gdyby taki witalistyczny potencjał, jak sądzicie. Mamy problemy decyzyjne z Andrzejem. Tak, kilka rzeczy. Na pewno wydaje mi się, że to jest bardzo kusząca wizja, tak? I też jakoś mi bliska. Pomyślałam sobie o kilku kwestiach, bo rzeczywiście ruiny też przez tą marginalizację i przez to uczestniczenie w jakichś takich sytuacjach właśnie wykluczanych, tak? W różnych kategoriach społecznych, ekonomicznych, estetycznych, że one tutaj rzeczywiście mogą stanowić jakieś zarzewie czegoś nowego. Na pewno ten film to pokazuje.
Natomiast też to, co mnie ciekawi, to czy w ogóle możliwa jest taka, co to znaczy ta regeneracja, tak? To znaczy, czy możliwa jest pełna regeneracja, czego właściwie oczekujemy od regeneracji. I też jak myślałam sobie o tym tytule tego naszego spotkania, to myślałam o jednej z figur regeneracji, które przedstawia w swoim eseju Catherine Malabou. Ona pisze o Feniksie, o pająku i o salamandrze. I o ile Feniks jest tą postacią, która odradza się cyklicznie, zawsze taki sam, z popiołów, o ile pająk jest tą postacią, która zaczyna tak tkać swoją sieć i zatykać te blizny, że już właściwie nie możemy dotrzeć do tego nowego źródła, to salamandra uruchamia po stracie na przykład ogona, uruchamia te autoregeneracyjne procesy i ogon odrasta bez blizny, czyli nie ma śladu rany, w tym sensie jest to taka koncepcja witalistyczna, ale jest on już inny, na przykład mniejszy. I w tym sensie też jest jakaś różnica. I ta perspektywa jest mi bardzo bliska, ponieważ nie wierzę w taką regenerację od nowa i w pełni, tak? Ten Feniks kompletnie do mnie nie przemawia. Dlatego też być może jestem krytyczna wobec takiego mocno afirmatywnego, witalistycznego projektu Rossi Braidotti, bo ona, to zoe, to życie, które ona opisuje, jakby właściwie regeneruje się bez blizny, bez śladu, bez zmiany. A wydaje mi się, że jakieś takie zaznaczenie tego jakiegoś pęknięcia jest tutaj bardzo ważne, że tu już mamy pewnego rodzaju przesunięcie, no, że jakby tutaj ten świat został już niepowtarzalnie zmieniony i nie dojdziemy, i zachowujemy te ruiny w pewien sposób na zawsze, tak? Tak samo właśnie, i to dlatego mi się to może to zakończenie tego filmu tak bardzo podoba, ta budowa tych ruin, że tutaj właśnie nie powstaje budynek, który udaje, że jest pięknym nowym budynkiem, tylko właśnie być może jest to bliskie twojej perspektywie, że tutaj powstaje coś, co jest, co niesie na sobie to znamie tego niszczenia też, tak? Co nie wymazuje tej traumy, tych ran, które otwierają też ten film. Tak, ona, to znaczy narratorka w filmie mówi o tym, że to jest przestrzeń ruin, czyli przestrzeń ran, zranienia. I ta rana jakby trwa, tylko ona nie jest jakby fetyszyzowana, nie jest w centrum. Możemy nadal żyć, no ale nie zapominając, właśnie już trochę inaczej, trochę w przesunięciu. Ja właśnie jakby zgadzam się z tobą, że rzeczywiście tutaj mamy inny rodzaj czasu, to znaczy wydaje mi się, że we współczesności, we wszystkich współczesnych takich nurtach ekologicznych bardzo dużo jest nostalgii i tutaj rzeczywiście moglibyśmy regenerację pojmować w ten sposób, że musimy odtworzyć ten budynek albo musimy odtworzyć imperium i na pewno wielu ludzi będzie tęskniło za latami 80. Mieszkańców tego budynku mogli mieszkać w fajnych mieszkaniach z fajnym napisem i mieli pracę i to było miejsce pełne życia. To miejsce jest opustoszałe, ale opustoszałe z ludzkiego punktu widzenia. I tak zazwyczaj myślimy o ruinach. I tak jak trochę mówiłaś, wychodzimy dzięki temu pojęciu regeneracji z takiego pojęcia linearnego czasu, który trochę ten Feniks gdzieś tam mimo tej cykliczności, wracamy do tego samego, chcemy uczestniczyć znowu w tym samym. Przeżyjmy jeszcze raz to samo, wróćmy do jakiegoś miejsca w historii, które jest takim miejscem optymalnym dla świata. Natomiast ta regeneracja wydaje mi się właśnie też takim samouleczeniem, samą regeneracją w pewien sposób, ale z jednej strony zupełnie innym pomysłem na życie, zupełnie inaczej realizowanym i takim regeneracja zazwyczaj wydaje mi się nie jest takim zewnętrznym procesem, tylko właśnie immanentnym, gdzieś z nas wychodzącym. W związku z czym wydaje mi się, że tutaj mamy bardzo dużo różnych czasów, mamy ten czas imperium, który gdzieś jest takim czasem bardzo długim, potem mamy czas
czas tych konkretnych ludzi, ale też mamy ten czas tych cegieł, które gdzieś wiodą swoje życie i nie są jedynie budulcem, nie są jedynie materią, którą gdzieś wtłaczamy, ten architekt z zewnątrz wtłacza ją we własne ramy, tylko one same gdzieś wiodą dalej żywot, będąc częścią garażu, na przykład tam się pojawia, że niektórzy używają to jako garaży, więc one wchodzą w nowe sojusze. One wchodzą w zupełnie inne sojusze i wydaje mi się, to jest ciekawe w tym filmie. To znaczy, musimy pomyśleć o nowych sojuszach, jak się połączymy na nowo. Nikt tam nie działa w samotności też, ale chodzi o to, jaki kolektyw zbudujemy. I ten kolektyw być może będzie czasem niezręczny, być może będzie kiczowaty, być może ten kolektyw będzie trochę ułomny, jeśli chodzi o jakiś wielki pomysł, być może nie będzie to jakaś utopia, ale to będzie kolektyw, który będzie życiodajny, który pozwoli nam żyć w pewien sposób. I teraz myślę sobie jeszcze, miałem jeszcze jeden pomysł, ale gdzieś mi on zniknął. W każdym razie, o, jeszcze właśnie chciałem powiedzieć o samych ruinach. To znaczy, że mamy takie w tym momencie myślenie o tym, musimy chronić gatunki, musimy chronić przestrzenie, które zaraz się zmienią. I w tym chronieniu bardzo mocno jesteśmy tacy autorytarni. To znaczy, gdy ja myślę o tym chronieniu, to myślę o mojej mamie albo moim ojcu, którzy mówią, nie wychodź na zewnątrz, bo tam czyha na ciebie zło. Tu będzie, ochronimy cię. Albo na przykład właśnie o jakimś takim patriarchalnym geście ochrony, albo w tym ochrony geście związanym z władzą. Natomiast ruiny mają taką tendencję, że one chronią siebie same, to znaczy one są niedostępne i one mówią po prostu jestem tutaj jakby autonomiczną przestrzenią, trzymaj ode mnie ręce z daleka. Jakby sam siebie chronię i tak samo wydaje mi się, że ruiny i ostatnio bardzo mnie fascynuje taka metafora bagna, które również jest taką przestrzenią niedostępną i różne właśnie legendy krążą o bagnie, że nas wciągnie, jest taką śmiercionośną, niebezpieczną przestrzenią, a z drugiej strony bardzo bioróżnorodną, która również chroni siebie przez taki swój zły PR trochę. I ruiny również rozsiewają wokół siebie takie złe opowieści. Tam cię, na ciebie czyha niebezpieczeństwo, idziesz tam na własną odpowiedzialność albo zakaz wstępu. I bardzo mnie fascynują takie przestrzenie autonomiczne, które mówią, dobra, nie potrzebuję twojego patriarchalnego gestu ochrony, nie potrzebuję, żebyś się nade mną rozczulał, po prostu zostaw mnie w spokoju. Chcę żyć na własną rękę, jakby jako jakaś taka wspólnota, biotop, który gdzieś tam sobie żyje. W związku z czym te ruiny wydają mi się dość fascynujące pod tym względem autonomiczności pewnej, jako taki kolektyw. Udało mi się. To ja jeszcze dodam tylko, wspierając ciebie, że ten film też się zaczyna spacerem, prawda? I ona jakby, w sumie nie jest dla mnie jasne, czy ona, narratorka wiedziała, że tam są te ruiny, czy po prostu natrafiła na nie spacerując w okolicy. I w tym sensie też to jest takie ciekawe, trochę jak takie znalezisko, tak jak coś takiego ciekawego, czemu się przyglądamy. I na tyle była otwarta, że te ruiny ją jakoś wciągnęły i pozwoliły jej wniknąć. Na tyle była zainteresowana, że jakoś... chciała wniknąć, ale z takim szacunkiem i takim pozycją właśnie zainteresowania bardziej niż strachu. I to wydaje mi się też ciekawe, że te ruiny jej coś dały, stały się jakimś takim jej rytuałem i one zaczęły ją prowadzić na te myśli, tak, o ruinach, o tym, co może się jeszcze wydarzyć, o tym całym procesie, o tworzeniu ruin na nowo. I też właśnie pada tam to słowo, wspólnota, więc to też to jest to, o czym ty mówiłeś, co wyłapałeś. Słuchajcie, ja myślę, że w kontekście drugiego filmu my zaraz przejdziemy do bardzo podobnych zagadnień, dlatego że ten drugi film również dotyczy właśnie tematu bycia wobec, bycia w przestrzeni, ruinacji w taki inny sposób, więc widzę, że jakby tutaj macie już mnóstwo kolejnych pomysłów na ten temat, ale możemy kontynuować to dalej w kontekście drugiego filmu i bardzo bym prosiła o pokazanie też widzom, którzy nie widzieli tego krótkiego fragmentu drugiej pracy, którą wokół której rozmawiamy.
to praca Marii Uzani i Nicolas Carrier, zatytułowana Weather Print, czyli można by powiedzieć taki imprint pogodowy, ślad pogody, meteoślad. Myślę, że wiele byśmy mogli tutaj polskich odpowiedników poszukać. I tutaj znowu mamy budynek w czasie, budynek, który trwa, poddawany jakby właśnie wpływowi różnych czynników. Natomiast wydaje mi się, że to, co tutaj jest ważne i na co ja też zwróciłam uwagę i co dla mnie jest super cenne też w tym filmie, jest jakby takie bardzo zwrócenie uwagi na tekstury, faktury, kształty, kolory, na detale materialności. I tutaj właśnie chciałam dlatego wprowadzić to materialności obiektów i ciał i chciałabym troszkę przejść w stronę tego rodzaju terminów, określeń, czy też pola problemowego, wokół którego moglibyśmy się zacząć poruszać. I w związku z tym jakby moje pierwsze pytanie jakby właśnie dotyczy zagadnienia, no właśnie, materialności, cielesności, możliwości bycia z innymi obiektami, możliwości bycia z innymi ciałami, możliwości po prostu bycia z innymi. W swoich też tekstach i pracach trochę na inne aspekty tego tematu zwracacie uwagę, więc myślę, że to też będzie ciekawe, jak wy widzicie, jak wy czujecie tą pracę, której fragment właśnie oglądaliśmy. A zatem może najpierw pytanie do ciebie, Moniko, jak być w tym czasie po antropocenie, powiedzmy, o którym cały czas tutaj mówimy, jak być po czasie ruinacji z innymi wobec innych, z innymi ciałami, jak tworzyć te kolektywy, o których już zaczęliście przy okazji poprzedniego filmu rozmawiać, jak faktycznie realnie, fizycznie, materialnie to robić, tak? Jak ta praktyka miałaby wyglądać i jak właśnie, w jaki sposób wyobrażasz sobie, że miałaby to być etyczna czy pełna troski praktyka? Muszę zacząć od tego, że ten film wywołał we mnie bardzo ambiwalentne uczucia i wręcz nie mogłam go momentami oglądać. I teraz też przy tym krótkim fragmencie po prostu jakiś taki rodzaj cierpienia, suchości, ostrości, tego gorąca, a jeszcze oglądałam go zanim doszło do tych upałów, których doświadczamy, było po prostu zniewalające, naprawdę zniewalające. I to było jedno wrażenie, takiego odepchnięcia całkowitego. I nagle pojawiają się ci ludzie, którzy jakieś dziwne rzeczy robią z tym budynkiem, który na początku w ogóle tego nie rozumiałam. Człowiek w rękawiczkach dotyka pęknięć budynku. Przedziwne to było. I później właśnie widziałam w tym to, o czym ty mówisz, czyli tę pracę troski, która z jednej strony wydaje się tutaj wręcz bezsensowna i absurdalna, dlatego że oni ścierają kurz, trochę dotykają tych roślin, właśnie takich na poły uschniętych, na poły jeszcze żywych, myją szybę, zbierają krople, jakieś ostatnie krople wody z jakiejś rynny. Po prostu jakoś ogromnym przejęciem mnie ten film przejął mnie bardzo. I później jeszcze pojawia się taki bohater na sam koniec, taki starszy, biały mężczyzna, trochę jak turysta, który się przypatruje temu. I właśnie tutaj mam wrażenie, że jest taka postawa i troski, troski w takim podwójnym znaczeniu, to znaczy takiego zatroskania się o coś, zmartwienia się czymś, zafrasowania się tym, a jednocześnie właśnie takiej delikatności i kruchości. I wydaje mi się, że tutaj właśnie ten rodzaj czułości i troski jest kluczowy, który oni po prostu starają się z tym budynkiem jakoś właśnie wejść w relację, chociaż on jest potwornie odpychający, potwornie ambiwalentny. I też przyszło mi do głowy takie pytanie, które też sama wykorzystałam kiedyś w tekście, pytanie, które pada w zbiorze Weir Ecologies, o to, jak kochać przestrzenie opuszczone
wysypiska śmieci, postindustrialne tereny, które właśnie są na marginesach. Trochę pojawia się też ten temat ruin. Jak kochać ruiny? To jest coś, co nie te plastikowe śmieci, to jest coś, czego się właściwie boimy, co jest dla nas zagrożeniem, co jest tym jakimś takim znakiem upadku. A tutaj jest jednak kierowany jakaś uważność, troska i powiedziałabym nawet tak mocno miłość do tego przedziwnego, strasznego budynku. Nie umiem odpowiedzieć jakby w takim praktycznym sensie na twoje pytanie, poza tym właśnie, że kierować swoją uważność, próbować odkrywać te przestrzenie, nie marginalizować takich przestrzeni. Tu jest, mam też takie poczucie, takie właśnie istnienie, jakby być może to jest też to, co możemy zrobić, czyli właśnie kierować swoją uważność na to, co zostało zniszczone, co jest beznadziejne, co jest odpychające, co powoduje odrazę i od czego chcemy uciekać. Ale wydaje mi się, że tutaj jest piękny ten gest jakiejś próby zatroszczenia się o to przerażające miejsce. Andrzeju? No właśnie, ja po prostu z ciekawością słuchałem twoich interpretacji, ale rzeczywiście tak jak ty zaznaczyłaś na samym początku, że dla ciebie ta redefinicja człowieczeństwa czy człowieka jest bardzo ważna, natomiast ja stoję już gdzieś po stronie albo obok, albo po stronie tych właśnie przerażających nierzadko przedmiotów, czy tajemniczych przedmiotów. I dla mnie tu człowiek był trochę, no nie był rozgrywającym, to znaczy nie był kimś, kto tworzył tą akcję, czy tworzył aktywność. I bardzo chętnie bym z tobą porozmawiał właśnie na temat tej troski, to znaczy czym ona rzeczywiście miałaby być. Bo ty na etyce troski znasz się o wiele lepiej, myślę, niż ja, tak czuję, więc... Każdy z nas zna się na etyce troski w jakiś swój sposób. Tak, w jakiś swój sposób i ja byłem zachwycony tym filmem, dlatego pewnie będę opowiadał jak człowiek nawiedzony, bo zawsze jak jest się zafascynowanym i pociągniętym przez ten film, to będzie chciało się mówić o tym, ale chciałbym trochę o tym opowiedzieć, to znaczy bardzo mi się podobał ten film, dlatego właśnie, że człowiek jest tutaj jakby na właściwym miejscu, to znaczy nie jest takim, ten film nie jest antropocentryczny, pojawia się ta ręka, ten palec, który tutaj się pojawia i on jest takim właśnie wyczuwającym papierkiem lakmusowym, narzędziem do wyczuwania wiatru czy zmian klimatycznych, ale to nie jest już ta ręka stwórcy, którą znamy z Kaplicy Sykstyńskiej, która tworzy rzeczy, tylko teraz już jest tylko czymś biernoaktywnym, pewnym odbiornikiem zmian, już nie twórcą zmian. I te wszystkie gesty, o których ty mówiłaś, to dotykanie z czułością, niesamowitą czułością, nawiązywanie zupełnie innego kontaktu, to nie jest rzemieślnik, rzemieślniczka, to nie jest twórczyni, to nie są artyści, tylko to są ludzie, którzy śledzą zmiany. To są followersi zmian klimatycznych. To są ludzie, którzy obserwują rzeczy, które wymknęły się spod kontroli albo nigdy nie były pod kontrolą. I właśnie ten gest czułości, dotyku, nawiązywania relacji, gdy ta dziewczyna na przykład ogrzewa się tym powietrzem albo czuje po prostu to buchające powietrze ciepłe, to nie są ludzie, którzy porządkują też to miejsce w taki absolutny sposób. I wydawało mi się, że ten film jest właśnie, ja używam tego pojęcia antropocienia, dlatego że wydaje mi się, że zazwyczaj myślimy sobie o takiej rzeczywistości budynków jako kogoś, kto ma dozorcę albo dozorczynię, który jest takim kreatorem tej przestrzeni i jeśli nie ma porządku, to idziemy do dozorczyni albo do dozorcy i mówimy, no jest brudno, dlaczego to jest brudno, albo dlaczego te ściany pękają, ten dom jest niezadbany. I trochę myślę o tym, że my wszyscy teraz, gdy obserwujemy na przykład właśnie to rżnięcie trawy do sucha, to jest ten moment porządkowania rzeczywistości, to jest ten moment, w którym chcemy, żeby wszystko było uporządkowane i nosiło nasz ślad, ślad człowieka, ślad aktywności ludzkiej. Natomiast te ruiny, które tutaj są, to są ślady aktywności klimatycznej i tu mamy całą historię nieludzkich oddziaływań pomiędzy blokiem i pomiędzy globalnym ociepleniem, które właśnie są tutaj aktorami głównymi. Ludzie są tutaj wycofani i obserwują wielką aktywność, która się toczy między blokiem a
globalnym ociepleniem, które rozpoczyna się od lat 50. Ono jest zdecydowanie, ma szerszą perspektywę czasową i tak samo jak nie widzimy tego, tych zmian klimatycznych, państwo, którzy obserwowali ten film jest totalnie statyczny, tam w zasadzie nic się nie dzieje z naszego punktu widzenia, ale jednak ściany pękają, jakby cały czas ta aktywność gdzieś jest niewidoczna, my tego nie widzimy. W związku z tym jakby tutaj to globalne ocieplenie zostawia ślady na budynku i te ślady nas interesują. To są kuratorzy tych zmian, to są jakby ludzcy kuratorzy, którzy patrzą na to, na aktywność twórczą nie ludzi, czyli na przykład klimatu. I to co ciekawe też nie widzimy tego budynku w całości nigdy. Nie mamy dostępu do całości, tylko widzimy elementy. Tak samo jak nie widzimy nigdy globalnego ocieplenia w całości. Nie mamy do tego dystansu, tylko widzimy fragmenty tej walki takich trochę hiperobiektów, jakby Godzilla walczyła z jakimś innym monstrum. Jakby to są zdecydowanie większe rzeczy od jednostkowej perspektywy, one zachodzą, mamy te starcia i historie nieludzkie, na przykład w Poznaniu mamy coś takiego jak historia powodzi. I historia powodzi, rynek poznański był bardzo często zalewany przez powodzie z Warty i w tym momencie Warta już jest uregulowana, ale te ślady powodzi są cały czas na rynku do zaobserwowania i dla mnie to jest taka historia nieludzka, historia Warty, po prostu jej działalności przez człowieka gdzieś tam kuratorowana właśnie i trochę tak samo odbieram ten film jako właśnie takie kuratorowanie nieludzkich dziejów, które są gdzieś burzliwe i są zupełnie w innym czasie niż ten czas jednostkowy. Dlatego bardzo mi się ten film podobał, natomiast jeśli ty mówisz właśnie o tym odczuwaniu tej gorączki, to teraz do mnie to przemówiło, że rzeczywiście jakby nie empatyzowałem z tymi ludźmi, tylko jakby widziałem te zmiany trochę w taki może mało czuły sposób. Rzeczywiście nie odczuwałem tego ciepła. Gdybym rzeczywiście teraz pomyślał o tym, że tam jestem, to zgadzam się z tym, że to jest coś nieznośnego, to jest coś takiego właśnie trudnego. Mogę? Bo jeszcze właśnie jak słuchałam Andrzeja, to pomyślałam sobie o jednej rzeczy, która wydaje mi się, że tutaj dobrze wybrzmiała w tym filmie, a jest związana z antropocenem, mianowicie o problemie skali. To znaczy często antropocen jest właśnie ujmowany w tej skali, która ucieka takiemu doświadczeniu choćby człowieka, ale też innych istot czy czynników w skali globalnej, planetarnej, geologicznej, ale z drugiej strony ta skala traci intymność relacyjności, w którą wchodzą rozmaite istoty. I tutaj miałam wrażenie trochę, że jest taka próba przeskakiwania skal i to mnie też bardzo w tym filmie przyciągnęło, bo mamy tutaj kilka planów. Tutaj rzeczywiście z jednej strony nie widzimy tego budynku w całości, ale są niekiedy takie zbliżenia, takie, że właściwie widzimy jakąś geometryczną formę, wręcz abstrakcyjną, to znaczy to jest po prostu zdjęcie z budynku z bardzo bliska i to mi się skojarzyło z kolei z takimi zdjęciami Ziemi z bardzo daleka, kiedy też tracimy właśnie perspektywę na te pojedyncze istnienia i relacje, ale patrzymy na coś abstrakcyjnego, po czym mamy zbliżenie, jednak po czym w filmie mamy oddalenie i widzimy, zaczynamy widzieć, że to jest budynek, który, no nie wiem, sprawia wrażenie opustoszałego, chociaż tam są jakieś kwiaty na balkonach, firanki w oknach, nie wiadomo, czy on jest zamieszkany, czy nie. Później widzimy tych ludzi, tą roślinność i właśnie przez to zmienianie perspektyw cały czas też mam wrażenie, że autorzy tego filmu próbują właśnie też jakby meandrować między tymi skalami antropocenu, tak? I w tym sensie też widzę tutaj ten element takiej troski, żeby właśnie nie tracić z oczu żadnej z tych perspektyw, tylko próbować jakoś... Ja też to widzę tak w sumie jak ty, Andrzej, że tutaj ten człowiek nie jest głównym rozgrywającym, jak najbardziej. On jest takim towarzyszem, towarzyszką zmian, takim czułym narratorem, narratorką.
Po prostu, ale jednocześnie też ta perspektywa jest ważna i każda z tych perspektyw jest ważna. I tutaj jakoś mam wrażenie, że twórcom udało się o tych przeskakiwaniu skal opowiedzieć też w tym filmie. Tylko powiem, to przeskakiwanie skal jest fenomenalne i wydaje mi się, że współcześnie my musimy myśleć na wielu skalach jednocześnie czasowych. Jakby to jest to właśnie. Ale to, co mówiłaś o tej czułości, ten film jest niesamowity, bo on wydaje się totalnie nieludzki, jak taka właśnie pustynia nieprzestępna, a z drugiej strony to jest pokazanie, jak człowiek może bez słów nawiązać czułość z czymś, co nie jest nim. I dla mnie to jest fenomenalne, gdyż ci bohaterowie nie muszą mieć świadomości, nie muszą mieć języków, nie muszą mieć tytułu naukowego, nie muszą umieć innych języków, tylko nawiązują czułość z tym, co w jakiś sposób ich otacza, ale oni są też również tym otoczeniem znowu. W związku z czym to było też dla mnie fenomenalne, że tą czułość udało się uchwycić w tak nieprzyjaznych życiu warunkach. No, no. To może zanim jeszcze przejdziemy do pytań od publiczności, to mam takie ostatnie pytanie, ponieważ ja oglądając ten film miałam takie skojarzenie z japońską sztuką kintsugi. To jest taka sztuka naprawiania, reperowania, ale nie właśnie tutaj, a propos tego, co Moniko powiedziałaś, a propos tkania, to nie jest sztuka reperowania, żeby coś wyglądało na powrót tak jak onegdaj, niegdyś, czy zanim to się popsuło, tylko naprawianie, które sprawia, że to jest tak naprawdę jeszcze doskonalsze i jeszcze lepsze poprzez swoją specyfikę niż przed tym momentem, nie wiem, rozpadu, zniszczenia i tak dalej. Więc w związku z tym tutaj też tak wyglądają obiekty naprawione, więc jakby być może ja na sam koniec chciałabym jednak wrócić powiedzmy gdzieś do pytania o, czy pogłębić poprzednie pytanie, poprzez pytanie o ludzką sprawczość, czy możliwość dokonywania takiego procesu kintsugi, czy jakby wyobrażacie sobie w jakiś sposób takie środowiskowe, wieloczynnikowe, wieloorganizmowe kintsugi, którego moglibyśmy wszyscy być autorami, a innymi słowy chciałam zapytać na koniec właśnie o to, w jaki sposób konkretnie my możemy się konkretnymi działaniami, czy macie taki pomysł, przyczynić do tej regeneracji, autoregeneracji, bo myślę, że kintsugi jakby też jest formą właśnie regenerowania, powiedziałabym, więc to już, myślę, że to już można jako pytanie potraktować. To jest jakby, myślę, kontynuacja tego poprzedniego tematu, tak, bo jakby jesteśmy, wokół tego filmu Weather Print, to właściwie też jesteśmy w takiej rzeczywistości, która stopniowo, bardzo powoli, tak jak mówicie, czasami nie widzimy tego, rozpada się. Tutaj te akty czułości, troski, o których mówiliście, jakby jest być może, ale czy tylko to, czy jeszcze jakieś inne, na przykład macie pomysły na to? To, co pokazujesz, jest z jednej strony fascynujące, dlatego że rzeczywiście w tej sztuce widać tą ranę, to znaczy ona zostaje, ta rana, i ona, nie chodzi o to, żeby ją przezwyciężyć w taki sposób, żeby jej nie widzieć. Ona zawsze już będzie, ona będzie nosiła na sobie swój ślad. I gdy ja sobie myślałem właśnie o tym, kim są ci ludzie w filmie Weather Print, to myślałem sobie o tym obrachczajnie i o krzątactwie. I ostatnio dużo rozmyślam o krzątactwie, nie tylko dlatego, że to jest bardzo ważna idea na gruncie filozoficznym i też również bardzo taka mocna idea gdzieś w filozofii polskiej. Natomiast to krzątactwo, i dzisiaj sobie w pociągu jeszcze raz to czytałem, no właśnie tam często się pojawia unicestwianie w tym krzątactwie albo znikanie. I wydaje mi się, że my często jesteśmy takimi krzątaczami czy też krzątaczkami, które niszczą ślady, to znaczy jakby to pomieszczenie ma wyglądać tak, jakby nikt tutaj nie był wcześniej. Zawsze chcemy wchodzić do świeżej przestrzeni. W pokoju hotelowym właśnie musi być czysto i świeżo i musimy myśleć o tym, że nikt tutaj wcześniej nie był. W związku z tym wydaje mi się, że mamy takie pragnienie sterylności i to pragnienie sterylności jest likwidacją tego weather print. To znaczy wydaje nam się wtedy, że tylko człowiek zostawia ślady, skoro
śladów aktywności innych, nie ludzi, nie ma tutaj, bo to pomieszczenie zostało wysprzątane. I teraz mam wahania, żeby mówić o tym, żeby nie sprzątać naszych przestrzeni, dlatego że być może jest to zbyt radykalna i niemożliwa do osiągnięcia prośba, chociaż dla niektórych z nas wydaje się to bardzo pociągająca idea, żeby nie sprzątać i mieć jeszcze do tego jakieś ekologiczne uzasadnienie. Ale jakby to zauważanie śladów innych wydaje mi się jest tym, jak mamy sprzątać, jak mamy utrzymywać w czystości nasze pomieszczenia, jak mamy utrzymywać właśnie nasze przestrzenie wspólne też, właśnie trawniki albo właśnie nasze przestrzenie, w których się spotykamy. I dlaczego właśnie jakby przywiązujemy zawsze tą wagę do ludzkich śladów? No i teraz właśnie to, o czym ty mówisz, to również jest to, że widzimy te rzeczy czy też przedmioty w zupełnie niewyobrażalnych konfiguracjach dla nas. To znaczy, że zazwyczaj przyzwyczajeni jesteśmy, jak wygląda talerz. Albo zazwyczaj uważamy, że przedmioty po prostu są zawsze takie same. One po prostu mają jakąś tam formę i nie widzimy ich w zupełnie innym świetle, więc wydaje mi się, że to krzątactwo nie może być tym krzątactwem do czysta, nie może być tym sprzątaniem do czysta, że zawsze to nasze sprzątanie, czy też utrzymywanie naszych śladów i unicestwianie śladów innych być może jest jakąś przesadą. I gdy myślę sobie o antybakteryjnym środku, który niszczy 99% bakterii, albo o domestosie, który niszczy 99% istot, I zawsze ja z moją partnerką, gdy sprzątamy, to ja jestem zazwyczaj radykalistą i mówię, używajmy jak najmocniejszych środków, bo one działają po prostu. A moja partnerka mówi, słuchaj, no użyjmy takich środków po prostu, które czyszczą, ale nie czyszczą do końca, w sensie są przyjazne również nam samym. I wydaje mi się, że te czystki, które robimy na co dzień, one są zbyt absolutne i musimy trochę mieć umiarkowanie w tych czystkach, tak mi się wydaje. Więc taki mam postulat tutaj wynikający z tego krzątactwa i z takiej egzystencjalnej wizji życia codziennego może, to tak. A propos sprzątania, mam magnes na lodówce, że wysprzątany dom to znak zmarnowanego życia, więc może to jest jakaś odpowiedź. Ja sobie pomyślałam, że tak, z jednej strony my krzątając się wyczyszczamy wszystko, ale jednocześnie ten proces wymazywania zostawia swoje ślady i mogą być właśnie różne ślady, ślady zniszczenia, ślady czystek, ale też pomyślałam sobie o takim, wracając trochę do człowieka, od którego zaczęliśmy, a przynajmniej od którego ja zaczęłam, że możemy też eksperymentować z tym, z tymi procesami, które nas kształtują, w takim sensie, że się na przykład oduczamy pewnych nawyków, czy zaczynamy właśnie, bo na przykład wejście w ogóle w ten projekt, w tego filmu Weatherprint wymaga zmiany, troszeczkę właśnie wrażliwości, jakiejś innej pojemności emocjonalnej, ale też takiej możliwości po prostu odczuwania tego budynku. Ja kiedyś robiłam taki eksperyment, oglądałam z osobą, z którą współpracuję, filmy w takim zwolnionym tempie bardzo. I wejście w taki rytm inny jest ogromnym wyzwaniem, bo ja jak zaczęłam oglądać te filmy, to natychmiast chciałam je przyspieszyć, chciałam wziąć jakąś gazetę, sprawdzić pocztę. Trudno mi było wytrzymać w tym. I myślę, że też eksperymentowanie z własnymi skalami, jak ja coś robię, jakie mam nawyki, czy mogę to robić wolniej albo szybciej, na co jestem wrażliwa, co właściwie słyszę, i naprawdę też przyglądanie się temu, co się dzieje, w jaki sposób ja robię, jak mogę to zrobić jeszcze inaczej, jak mogę inaczej sprzątać też, z kolei byłoby taką moją odpowiedzią, czyli te procesy takiego krytycznego patrzenia na to, jakie są moje nawyki, jak mogę to robić inaczej i jak mogę też poszerzać, do jakiego stopnia w ogóle mogę poszerzać swoją, nie wiem, emocjonalną, sensoryczną, intelektualną wrażliwość, pojemność.
jak mogę po prostu eksperymentować ze światem, trochę się z nim zabawić. Dziękuję bardzo. Czyli jakby ty w ramach regeneracji proponujesz jakiś rodzaj, powiedzmy, uwrażliwienia, innego sposobu, uwrażliwienia na to, w jaki sposób nam się świat daje i jak możemy wchodzić z nim w relacje. Natomiast tutaj, Andrzej, ty sugerujesz w ramach regeneracji po prostu odżegnać się od czystek, od krzątactwa, które ma na celu przywrócić jakiś wcześniejszy stan, tylko zobaczyć, gdzie jesteśmy i być może budować, robić, działać na tym, w tym miejscu, w którym się znaleźliśmy, bez próby przywrócenia tego pierwotnego kształtu szklance, powiedzmy, tak? Tak podsumowując, okej, dziękuję wam bardzo, natomiast tutaj chciałam jeszcze chcieliśmy oddać głos publiczności. Czy macie jakieś pytania, bo jak widać tutaj i Monika i Andrzej w wielu kwestiach kłócą się ze sobą wręcz żwawo, gdyby im dać tutaj kolejną godzinę, to pewnie by ją wypełnili tymi różnymi koncepcjami zderzającymi się, więc może państwo by chcieli wywołać kolejną dyskusję jakimś pytaniem. No właśnie, z tego twojego podsumowania, Magdo, wynika, że tutaj i podsumowania waszych wypowiedzi, w nich też, ja bym chciał zapytać w zasadzie o optymizm. Bo z nich wynika, że jakby coś po tym antropocenie dla nas jeszcze jakoś wynika. Natomiast zarówno w jednej, jak i drugiej pracy, to po antropocenie jednak już nie zakłada, tak jak wielokrotnie wspomnieliście, jakiejś takiej bardzo sprawczej roli człowieka. On w tym momencie już nie jest kuratorem, tylko regeneracja następuje wówczas, kiedy, tak jak Andrzeju wspomniałeś, zostawimy raczej w spokoju, zamiast próbować coś strasznie chronić, bo jak ja dzisiaj słyszę, że my coś strasznie chcemy chronić, to ja się bardzo o to boję. I właśnie, wiecie, bo to jakby po tych naszych rozważaniach trochę nie ma etyki, a mam wrażenie, że my ciągle jednak z jakichś takich pozycji etycznych staramy się oceniać też różne zmiany, które zachodzą. Wydaje mi się, że te przestrzenie i perspektywy czasowe też, o których mówiliście, pozwalają takiego jakby etycznego spojrzenia się pozbyć i widzieć te zmiany jakby w szerszym kontekście również wtedy, kiedy już jakby sami spowodujemy, że no, będzie nas coraz mniej, a te zmiany będą już przez nas kompletnie nieogarnialne żadnymi absolutnie środkami. No więc gdzie tu ewentualnie takiego optymizmu regeneracyjnego szukać? Czy on po prostu jest w tym momencie, kiedy człowiek przestaje faktycznie mieć ten antropoceniczny wpływ? Szczerze mówiąc, ja mam w sobie bardzo dużo optymizmu i sam się dziwię, że tyle mam, bo zawsze jestem pesymistyczny raczej, ale wydaje mi się, że właśnie to odejście od antropocenu i ja staram się zrobić też to w swojej książce, to znaczy zanieczyścić to pojęcie sterylne antropocenu i zdaję tylko sprawę z tego, że naruszanie tego pojęcia antropocenu, to znaczy, że jakby wszystko zależne jest od człowieka albo większość jest zależna od człowieka. W filozofii jest taki nurt, który nazywa się korelacjonizmem, to znaczy, że jakby rzeczywistość jest zależna od mojego poznawania. Czyli jeśli ja poznaję tą rzeczywistość, to utrzymuję ją w istnieniu. Czyli tak długo jak patrzę, tak długo jak mówię, to jakby widzę tą rzeczywistość i ona istnieje. Jeśli zamknę oczy, już jest jej mniej. Nie wiem, co się dzieje za drzwiami, być może tam rzeczywistości nie ma, skoro jej nikt nie poznaje. W związku z czym antropocen jest trochę też taką sytuacją, w której wszystko jakby musi być zapośredniczone przez człowieka. Spotkania między rzeczami muszą być zapośredniczone przez człowieka. I wydaje mi się, że te miejsca niezależności, te miejsca rebelianckie, które są nietknięte ludzką ręką, zazwyczaj wydawały nam się tymi obszarami dzikimi. Ale tych obszarów jest znacznie więcej i należy sobie po prostu to uświadomić w ten sposób. Ja zawsze mówię, nie wiem, co się dzieje w moim materacu, na którym śpię.
nie mam dostępu do tej rzeczywistości. Nie muszę szukać dzikiej, nietkniętej ludzką ręką czy ludzkim spojrzeniem rzeczywistości. To jest niezależna rzeczywistość ode mnie, tam się dzieją różne rzeczy niewyobrażalne. W związku z czym ja uważam, że też metoda spekulatywna, ona jest tą metodą, którą ja używam, to jest metoda ćwiczenia wyobraźni. I teraz te ćwiczenia z wyobraźni są czasami straszne, to znaczy wyobrażam sobie różne niestworzone rzeczy, ale właśnie o to by chodziło w tym momencie, to znaczy wyobrazić sobie zupełnie inne połączenia, wyobrazić sobie zupełnie inne światy. I trochę Donna Haraway do tego zachęca, ona jest dość radykalna w tym, dlatego że mówi o tym, że musimy być bardziej międzygatunkowi i tą międzygatunkową twórczość uprawiać. No i to jest jedna z tych metod. Natomiast wydaje mi się, że musimy puścić wodze fantazji, to znaczy musimy ożywić naszą wyobraźnię i zacząć wyobrażać sobie światy. Wiele z nich będzie nie do wykonania, wiele z nich będzie poronionymi pomysłami, wiele z nich będzie słabymi pomysłami, ale wystarczy nam współcześnie dzisiaj 3 różne wizje świata chociażby, albo 2. Współcześnie nie mamy żadnej wizji świata i nie wybiegamy w przyszłość, dlatego że tam jest katastrofa. W związku z czym powinniśmy zrobić takie właśnie warsztaty z wyobraźni. Wyobraźmy sobie bardzo dziwne światy, wyobraźmy sobie światy, które są jakoś możliwe. Ten uwiąt wyobraźni dla mnie jest najbardziej dzisiaj przerażający i wydaje mi się, że jesteśmy na tyle fajnymi istotami jako ludzie, że posiadamy tą wyobraźnię i tutaj widzę receptę. Wyobrażajmy sobie najdziksze fantazje związane z przyszłością. Przyszłość nam odebrano i nie powiem, kto nam odebrał tą przyszłość, czy ruchy nostalgiczne, które mówią, że mamy sięgać do przeszłości, czy kapitalizm nam tą przyszłość odebrał, czy ktokolwiek jeszcze inny. Kto mówi mi, że nie ma przede mną przyszłości, sprawuje nade mną władzę, w związku z czym trzyma mnie w szachu i mówi, sorry, nie ma przyszłości, musisz wstawać o 8 i o 16 wychodzić z biura, to jest, nie ma przyszłości przed tobą, rób po prostu to, co robisz. Więc jakby odebrano nam przyszłość i my musimy się o nią upomnieć i nie w ten sposób, żeby apelować do rządów, zwróćcie nam naszą przyszłość, to jest jedna z takich strategii, wyobraźmy sobie ją, pokazujmy dziwne, inne przyszłości i wreszcie, która z nich być może zostanie zrealizowana, ale ten uwiąt naszej działalności jest współcześnie taki, że właśnie nie mamy tej wyobraźni i ta optymistyczna wiadomość związana z regeneracją, odbudujmy nasze siły związane z wyobraźnią i pomyślmy sobie o różnych dziwnych przyszłościach, również tych, w których nie ma człowieka, ale również tych, z których człowiek coś robi i nie jest właśnie ani mesjaszem, ani zagładotwórcą. Jest kimś właśnie, kto nie ma tej absolutnie twórczej działalności czy też roli, o tak bym powiedział. Ja też, jest mi ten wątek bardzo bliski, to znaczy w tym, co też mówiłam, to eksperymentowanie, robienie czegoś inaczej, to nawet nie jest dla mnie tylko taka działalność wyobraźni, działalność spekulatywna, tylko w tym sensie to już jest tworzenie po prostu nowych światów i wyobrażanie sobie czegoś inaczej, myślenie inaczej, tak, cały czas inaczej. Więc w tym sensie podpisuję się pod tym, co powiedział Andrzej, tylko pewnie właśnie odwołałabym się do tego słowa, które ja lubię, inaczej. W improwizacji jest taka zabawa, która polega na tym, że improwizatorzy coś robią i nagle jeden z nich mówi inaczej i wtedy ta osoba, która improwizuje, musi zrobić coś inaczej, tak w kółko. I to jest dla mnie taka zabawa, jeszcze raz. I dlatego też wydaje mi się bardzo ważne działanie wspólnotowe, wszelkie szukanie możliwości robienia tego inaczej z innymi, różnie definiowanymi innymi, zapraszanie do tego innych poza mną. I też właśnie w tym dla mnie tkwi ta etyka i w tym sensie ja nie widzę właśnie tego ruchu wyjścia poza etykę, bo etyka też nie jest dla mnie zbiorem norm i obowiązków, wartości, które musimy, nie wiem, przestrzegać, tylko bardziej takim właśnie przyglądaniem się temu, w jaki sposób ja wchodzę w relacje i co się właściwie tutaj dzieje. I takiego naprawdę bacznego, czułego, uważnego badania, tak? Więc
powiedziałabym rzeczywiście wyobrażajmy sobie, eksperymentujmy, myślmy, nawiązujmy relacje inaczej. Ja jeszcze tylko powiem, bo to, co powiedziałeś, jest strasznie inspirujące. Zazwyczaj wszystkie ruchy ekologiczne czy środowiskowe są śmiertelnie poważne i nie można tam żartować, nie żartujemy z sytuacji klimatycznej. Natomiast to, co ty powiedziałeś, to jest odzyskanie pewnej gry, to znaczy bycia w świecie jako gry. I wielu filozofów i filozofek podkreśla, że my zazwyczaj jesteśmy właśnie zaangażowani w rzeczywistość, bo gramy, bo w pewien sposób również mamy poczucie humoru. I te elementy właśnie tej gry inaczej, albo kociej kołyski u Haraway, to jest element gry, którą wydaje mi się, i właśnie to fantazjowanie również jest tutaj momentem takiej pewnej zabawy też z rzeczywistością, którą bardzo mocno do niej zniechęcił nas postmodernizm, który powiedział, gramy bez żadnej odpowiedzialności, to znaczy gramy sobie na ruinie, bo to jest to samo, gramy na ruinach, ale jakby to jest ten taniec śmierci. W związku z tym współcześnie wszystkie nurty, które mówią o tym, jesteśmy zaangażowani, one boją się trochę gry właśnie, żeby nie uciec w te gry słów, w te gry pozbawione odpowiedzialności. Natomiast rzeczywiście to jest gra z odpowiedzialnością pewną, ale już nie jako takiego stwórcy, tylko jako jednego z członków gry, czy też pewnego kolektywu grającego, więc podpisuję się pod tym, co mówisz, mimo że są tu plotki, że mamy konflikt ze sobą. Grajmy, po prostu grajmy, tak, myślę. Jeszcze jedną rzecz bym dorzuciła do tego. Jak widać, tak, konflikt trwa. Jest bardzo produktywny, twórczy, piękny, fermentacja. Dodałabym jeszcze jeden element tej gry, o którym też piszę w swojej książce trochę i który mnie bardzo fascynuje, czyli taka pozycja nie wiem. Znaczy, że wchodzę w jakąś relację i nie wiem. Nie wiem, co się wydarzy, nie zakładam. Ja naprawdę z ciekawością słucham i przyglądam się. I wydaje mi się, że my po prostu bardzo często wszystko wiemy. Czasami jak rozmawiam ze studentami, to wydaje mi się, że oni już wszystko wiedzą, lepiej niż ja. I właściwie czasami przez to wydaje się, że nie ma o czym rozmawiać. A w momencie, kiedy właściwie uznam, że nie wiem, to chyba od tego jest w ogóle możliwy jakaś zabawa i energia i radość, zaskoczenie, eksperyment i coś nowego przez to też. Ja mam może taki bardziej komentarz niż pytanie. Dziękuję wam za tę dyskusję. Chciałabym wrócić do jej początku i do tego, o czym mówiłaś, Moniko, o znaczeniu blizny jako takim znaku przesunięcia i regeneracji jednocześnie. I pomyślałam sobie w tej chwili, że tak rozmawiamy o tym antropocenie, on się tak geologicznie do tych warstw odnosi, nie? Że tak cały czas sobie myślimy, że dobra, teraz przetniemy tę ziemię, w ogóle będziemy mieć jakiś taki torcik ziemny i tam na dole gdzieś będą te prymitywne, pierwotne, nieludzkie, aż będą się, prawda, nawarstwiać te kolejne historyczne, głębokiego czasu warstwy i dojdziemy do tej warstwy plastiku. I pomyślałam sobie przez moment, że może to jest właśnie też jakiegoś rodzaju szansa i jakieś takie działanie ku regeneracji, żeby te kolejne warstwy w głębokiej historii Ziemi właśnie widzieć jako blizny, jako znaki przesunięcia i też pamiętać o tym, że ci, którzy się zregenerowali, poniekąd ciągle są jakoś wśród nas, bo ciągle żyją wśród nas gatunki uważane za żywe skamieniałości i może to jest też taki jakby inny sposób patrzenia na tę sytuację, że w pewnym sensie te blizny są nam, czy są planecie i życiu na planecie, w jakiś sposób potrzebne właśnie, żeby znaczyć te przesunięcia. I w tej chwili niewątpliwie jesteśmy gdzieś w takim momencie przesunięcia i myślę, że te wszystkie lęki, obawy, nostalgie, te żądania powrotu do oddajcie nam nasze dawne życia, prawda, z tego też wynikają. To ja tylko... Tak, to jest bardzo ładny obraz i też pomyślałam sobie, że to jest też opowieść i jednocześnie w tym samym momencie to jest opowieść o życiu i o śmierci. I to też mi się wydaje ważne, że to jest jednoczesność tych momentów, że temu, to też mówiłam chyba na początku,
koniec to jest też jednocześnie nowy początek. Rana to jest też jednocześnie świadectwo tego, że przeżyłam. I w tym sensie też myślę o tej ranie w takim kontekście kolonialnym czy rdzennym, że tutaj też widać jednocześnie ranę, która się wydarzyła, traumę, cierpienie, ale też jednocześnie przeżycie, tak, przeżycie w pełni. I dlatego też dla mnie ważne jest pokazywanie tych momentów, tych wszystkich warstw w tym samym momencie, bo w pewien sposób to się dzieje cały czas, dokładnie tak jak powiedziałaś. Ja jeszcze tylko dodam, że rzeczywiście ten koniec świata, o którym teraz rozmawiamy, jest takim punktem kulminacyjnym, na który czekamy albo już mamy go za sobą, ale jest tym punktem kulminacyjnym i gdy ty mówisz o tych właśnie bliznach, to przypomina mi się najnowsza książka T.J. Demosa, który mówi o tym, że jakby koniec świata się spauperyzował, to znaczy koniec świata, z którym w tym momencie mamy do czynienia, to jest koniec świata białego kolonizatora i kolonie koniec świata już mają za sobą, ten koniec świata już się wydarzył w koloniach, natomiast i on został opłakany, nastąpiły próby przezwyciężenia i podjęcia jakiegoś życia albo pewien rzeczywiście koniec rzeczywisty, natomiast my jakby opłakujemy albo żyjemy tym końcem, który nie jest końcem uniwersalnym. Przestańmy sobie wyobrażać to jako koniec uniwersalny. To jest jeden partykularny koniec i tak jak mówicie, to jest właśnie okazja do regeneracji. To znaczy, to jest trudny moment, bo każdy koniec sprawia, że muszę zrezygnować z jakichś moich utartych ścieżek i on jest też energochłonny i niesie ze sobą ofiary, więc też nie bagatelizujmy tego końca, ale to jest jeden z wielu końców, o którym mówimy. Jeżeli można, to bardzo dziękuję, bo tutaj parę rzeczy zupełnie niesamowitych. Dziękuję za ten również wspomnienie o skali. Skala to jeden z tagów, który będzie towarzyszył dalszemu programowi Biennale, będzie skojarzony z tagiem tereny sztuki i skala. W jakim sensie właśnie skala jako podstawowy aspekt związany z oddziaływaniem. Ale tak sobie pomyślałem, że chętnie byśmy przygotowali jeszcze, powiedzmy, jakiś taki zestaw 100 filmów o ruinach do interpretacji. I ponieważ to jest zupełnie niesamowite, dziękuję, w ogóle myślę, że słuchaliśmy tych interpretacji po prostu ciesząc się i również grając w wyobraźni trochę z nimi, więc proponowałbym na początek taką setkę dzieł o ruinach i jednocześnie żadne, myślę, nie powtarzałoby aspektów, o których rozmawialiśmy. Myślę, że ruiny i regeneracja mają niesamowicie dużo tutaj wspólnego, ale też są takie ruiny, które jakby nie wymagają regeneracji, ponieważ one nie są śladem przeszłości, tylko śladem przyszłości, która się nie zdarzyła. I myślę, że mieliśmy tu we Wrocławiu Bradley'a Garretta, który nas prowadził po takich jakby zhakowanych miejscach i między innymi są takie ruiny, które są w jakiś sposób charakterystyczne dla transformacji, które są wyrazem planów, które nigdy nie nastąpiły. Jeśli ktokolwiek z Państwa był na lotnisku w Mińsku i widział 40-letnie stalagmity i stalaktyty, które tam w tym budynku lotniska rosną, one są świadectwem tego, że ten system, któremu to lotnisko miało służyć, rozpadł się, zanim ono zostało skończone. Pokazywaliśmy też pracę na przykład artystki z egipskiej Hebe Amin, która pokazywała takie ruiny, które rewolucja zostawiła, procesy, które przerwała rewolucja. One nigdy nie zostały zbudowane, one nigdy nie zostały opuszczone przez człowieka. One zostały opuszczone przez system. W związku z tym one są jakby, wiemy, architektura
jest displejem władzy, ale też w jakiś sposób displejem procesów, które się załamały. I myślę, że te ruiny tutaj, to są takie ruiny, których wszyscy chcą się jak najbardziej pozbyć, ponieważ one świadczą o zawiedzionych, o tej zawiedzionej przyszłości, która się nigdy nie zdarzyła. Ale jako taki długoterminowy, długodystansowy wrocławianin też chcę powiedzieć, że bardzo bym jakby chciał zobaczyć Wrocław, który byłby zregenerowany tak jak ten talerz, który tutaj pokazałaś, ponieważ w wypadku regeneracji Wrocławia to jest idealizacja. To jest idealizacja przeszłości, której na dobrą sprawę nigdy nie było. Ta przyszłość zaczyna być niebywale malownicza. Tych blizn tutaj po prostu nie ma. One zostały wyczyszczone tym środkiem, co zabija 99, tym mocnym, tym mocniejszym. Więc to są takie ruiny, które nie są jakby... To znowu nie jest pytanie, bardzo przepraszam za to, bo tak pewne rzeczy mi się tutaj po prostu układają, ale najwyraźniej nie ułożyły się w pytanie, tylko w tę propozycję właśnie 100 następnych dzieł o ruinach, które moglibyśmy po prostu, moglibyśmy słuchać waszych interpretacji wtedy. Także dziękuję bardzo. Jeśli nie mamy już kolejnych komentarzy, to ja bardzo chciałbym Państwu przed ekranami i też Wam bardzo serdecznie podziękować za tę fascynującą dyskusję. Pretekstem do niej były dwie prace z programu Biennale WRO. Tych prac będą mogli Państwo zobaczyć w najbliższym czasie zdecydowanie więcej, również na trwającej we WRO wystawie Abalietas. Zapraszamy do odwiedzania, komentowania, dyskutowania, oglądania ich. Przepiękne dzięki również za współpracę Magdo i Jacku i za wspólne przygotowanie tego dzisiejszego spotkania. Dziękuję. Ja też bardzo chciałam podziękować Monice i Andrzejowi za udział, za tych wiele pomysłów, myśli i tak dalej o ruinacji, degeneracji, regeneracji, naprawie, kintsugi i tych wszystkich tkaninach i wszystkich pomysłach, które tutaj się pojawiają, bardziej lub mniej abstrakcyjnych. I właściwie to chyba, nie wiem, czy Jacku chcesz coś dodać? Nie, ja myślę, że czas na regenerację dla nas. Dokładnie. Dziękujemy też oczywiście publiczności, zarówno tej tutaj z nami fizycznie obecnej, jak i tej, która nas oglądała, słuchała za pośrednictwem, dzięki streamingowi, który miał miejsce na profilach zarówno Centrum WRO, jak i Kulturoznawstwa Wrocławskiego. Dziękujemy bardzo i miłego wieczoru wszystkim życzymy.